38-letni Bradley Dawson i 36-letnia Christy Chen pobrali się 18 lutego 2022 roku i zamieszkali w Memphis w stanie Tennessee. Christy pracowała jako farmaceuta, a Bradley pracował jako specjalista w IT w Youth Villages, prywatnej organizacji non-profit, której celem jest pomoc dzieciom, które mają problemy emocjonalne i behawioralne. Wiadomo, że para krótko znała się przed ślubem, bo zaledwie 3 miesiące. Wtedy też intensywnie romansowali i można powiedzieć, że pod wpływem chwili zdecydowali, że chcą się pobrać. Nie robili jakichś długich, specjalnych przygotowań do ślubu. Wszystko rozegrało się bardzo szybko, w zasadzie to 26 dni po tym, kiedy stwierdzili, że chcą wziąć ślub, pobrali się. Ceremonia była skromna. I większość zaproszonych gości dopiero na ślubie zobaczyła pierwszy raz Bradley'a. Mimo to na weselu wszyscy dobrze się bawili, a młoda para wydawała się być w siódmym niebie. Ich ślubna fotografia została umieszczona na Instagramie i dosłownie promieniało od nich szczęście. Wiele osób zazdrościło, patrząc na nich, że tyle w nich miłości, radości, że świata poza sobą nie widzą. Nowożeńcy zamieszkali w pięknym domu i wydawało się, że ta sielanka będzie trwać już wiecznie. Być może na samym początku tak właśnie było. Para zaplanowała też miesiąc miodowy na Fidżi i wybrali się tam 7 lipca 2022 roku. Zameldowali się w Turtle Island Resort, bardzo ekskluzywnym ośrodku, gdzie noc kosztuje jakieś 3,5 tysiąca dolarów. Ale za wszystko zapłacili rodzice dziewczyny, którzy byli stałymi bywalcami tego miejsca. Turtle Island, czyli Wyspa Żółwi, jest to prywatna, luksusowa wyspa, o której wiele osób marzy. Mnóstwo par i nie tylko chciałoby spędzić tam wakacje. Ale jednocześnie może przebywać na tej wyspie tylko 14 par, które mogą korzystać z 14 plaż. Wyspa ma około 200 hektarów powierzchni, z której rozciągają się malownicze widoki na sąsiednie wyspy Yosawa i Fidżi. Mówi się, że jest to dosłownie raj na ziemi, ale nie każdego stać, aby to miejsce zobaczyć na własne oczy i poczuć ten klimat, ten luksus oraz zapierające w dech piersi widoki. Kuchnia w tym miejscu przygotowana jest ze świeżych owoców morza oraz owoców i warzyw uprawianych na wyspie. Jest to naprawdę kulinarna rozkosz. I właśnie w tym raju znaleźli się Bradley i Christy. Byli nierozłączni, relaksowali się, cieszyli chwilą. I w zasadzie to naprawdę tylko chwilę tym szczęściem dane im było się nacieszyć. Pierwsze 2 dni były jak z bajki, jak sen. Ale po tym czasie czar prysł. 9 lipca ich osobisty kamerdyner udał się do ich bungalow i znalazł na drzwiach napis: nie przeszkadzać. Para nie pojawiła się też na lunchu. W pewnym momencie, około południa, ich lokaj udał się do domku, aby tam posprzątać. Drzwi były zamknięte, więc użył zapasowego klucza. I początkowo nic nie zauważył, był pochłonięty sprzątaniem. Dopiero po jakimś czasie zauważył plamy krwi na podłodze, które doprowadziły go do łazienki. A kiedy wszedł do niej, to na podłodze znalazł leżącą w kałuży krwi Christy. Kobieta wyglądała na pobitą, dosłownie na śmierć. Niestety było już za późno na ratunek, Christy nie żyła. Pracownicy ośrodka zaalarmowali policję i zaczęli szukać Bradley'a, którego nigdzie nie było. W końcu został znaleziony następnego dnia, 10 lipca o godzinie 15 na wyspie Matakawa Lewu, czyli niecałe 2 km od wyspy Żółwi. Do tego miejsca dotarł kajakiem. Tam zauważył go lokalny mieszkaniec Manoa. I zaniepokoił się widokiem Bradley'a, był ciekaw, czy nie potrzebuje czasem pomocy, więc zapytał go, co tu robi, czy coś się stało. Podobno Bradley mówił, że około 2-3 w nocy wypłynął kajakiem, że pokłócił się z żoną. Był cały posiniaczony, jego dłonie i stopy krwawiły, ale prawdopodobnie spowodowane to było przez koralowce. Był też bardzo zaniepokojony, zdenerwowany. I wyglądał na pijanego, zresztą czuć było od niego woń alkoholu. Manoa zaoferował mu wodę i jedzenie. On początkowo odmawiał, ale mężczyzna zmusił go, aby napił się chociaż wody. Więc ten zgodził się. Po czym dodał, że musi zadzwonić na policję. Nie wyjawił, o co dokładnie mu chodzi,
W kółko powtarzał, pokłóciliśmy się, że musi zadzwonić na policję. Oczywiście policja zjawiła się na miejscu i aresztowała Bradley'a. Jego prawnik mówił, że był on przez kilka dni w tak wielkim szoku, był tak zrozpaczony, że zupełnie nic nie mógł mówić. Dopiero po tygodniu zaczął wracać do siebie i można było z nim rozmawiać. Prawnik oczywiście wziął sprawę w swoje ręce. Mówił, że nie ma mowy o morderstwie, że czekała na dokładną sekcję zwłok, ale na pewno był to wypadek i nie można postawić Bradley'owi zarzutu morderstwa, bo nie ma na to dowodów. Jeśli chodzi właśnie o sekcję zwłok, to tu nie było żadnych wątpliwości. Christie została pobita na śmierć. Lekarz sądowy stwierdził wiele tępych urazów głowy i twarzy. Kiedy jej rodzice odwiedzili ją w kostnicy, to byli przerażeni ilością obrażeń i tego, jak ich córka musiała cierpieć. Wygląd jej był na tyle zły, że rodzina postanowiła skremować jej ciało. I oczywiście o wszystko oskarżyli jej męża. Dla nich było jasne, że to on ją zamordował, bo to z nim spędzała ostatnie godziny swojego życia. Poza tym Bradley zostawił w hotelu swój bardzo drogi zegarek. W zasadzie nic więcej nie zabrał, poza portfelem, w którym miał $1000, dwie karty kredytowe i paszport, co było równoznaczne z tym, że planował ucieczkę za granicę. A skoro uciekał, to musiał mieć coś na sumieniu. Mimo to sprawa nie była wcale taka prosta, gdyż Bradley miał dobrego adwokata. Poza tym wydawało się, że jest on lepiej traktowany od rodziny zmarłej. Na przykład choćby dlatego, że adwokaci rodziny Christie zwrócili się do sądu o wzięcie udziału w sprawie i stawiennictwo w przyszłym postępowaniu, ale sędzia odrzucił wniosek. Taki sam wniosek złożył obrońca Bradley'a i ten sam sędzia w tym wypadku nie odmówił. Na wszystko się zgodził. Po prostu jego adwokat był dobry w tym, co robił i potrafił wszystko załatwić. Umiał też dobrze kierować Bradley'em, który początkowo przyznał się do zamordowania żony, ale jak tylko sprawy w swoje ręce wziął obrońca, to zmienił zdanie i do niczego się nie przyznaje. Teraz mówi, że wypili trochę alkoholu, pokłócili się, poprzepychali, ale kiedy on opuszczał domek, to jego żona ciągle żyła. Tak więc Bradley twierdzi, że jest niewinny, ale z drugiej strony, gdyby tak było, to zgodziłby się na pobranie próbek DNA. A wiadomo, że odmówił, gdy chciano takie badanie wykonać. Wiadomo też, że jednemu z serwisów informacyjnych Bradley powiedział tak. Christie była wszystkim dla mnie. Codziennie się za nią modlę. Chcę powiedzieć, że bardzo mi przykro z powodu sytuacji, przez którą wszyscy teraz przechodzimy. Mieliśmy mieć niesamowite życie, niesamowite wakacje, a straciłem żonę. Samo myślenie, że jej już tutaj nie ma, jest tak bolesne. Cały czas o niej myślę. Jak myślicie, czy to, co mówił Bradley, było szczere? Co do świadków, to ktoś, kto przybywał w tym ośrodku w tym samym czasie, kiedy byli tam Bradley i Christie, opisał, że słyszał głośne odgłosy jakby walenia, dochodzące z pokoju pary. Mimo, że wcześniej, kiedy ich widział, wydawali się być szczęśliwi. Podobnie zeznała inna znajdująca się na wyspie wczasowiczka. Wyglądało to tak, jakby ktoś był pijany i nie mógł się kontrolować w środku. Potem usłyszeliśmy głośny krzyk, po którym nastąpił wielki, głośny huk, po czym zapanowała całkowita cisza, powiedziała podobno kobieta policji. Takich świadków było więcej, ale niestety nikt nie zainteresował się tymi hałasami, nikt nie chciał się wtrącać. No i niestety doszło do tragedii. Ale jak na razie Bradley'owi nie udowodniono winy, mimo iż wszystko wskazuje na to, że on tego dokonał i wygląda na to, że ta sprawa będzie ciągnęła się dosyć długo. Prawdopodobnie może to być nawet 2 lata. I wszystko wskazuje na to, że dopiero w 2024 roku poznamy finał tej sprawy. Prokuratorzy są pewni, że para wypiła dosyć sporo alkoholu, doszło między nimi do kłótni, przepychanek, aż w końcu Bradley pobił Christie i zrobił to naprawdę mocno. Bardzo się nad nią pastwił. Wskazywały na to głównie jej obrażenia, jak również rozbite okno w łazience czy pęknięta spłuczka od toalety. No ale mimo to, iż można powiedzieć, że sprawca jest znany, no to nie tak szybko pójdzie on do więzienia. Gdyż Bradley wraz ze swoim prawnikiem robią wszystko, aby uniknąć więzienia. Jego obrońca poprosił sędziego o ustanowienie kaucji za jego zwolnienie,
argumentując w sądzie, że nie jest w dobrym stanie zdrowia i musi skonsultować się z lekarzami w sprawie leków na receptę. Ponadto podobno nie może przebywać w więzieniu, gdyż jego matka jest uzależniona od niego finansowo, a co za tym idzie, uważa on, że jeśli pozostanie w areszcie, to ona tego nie zniesie psychicznie. W zamian za wolność Bradley zgodził się oddać swój paszport i powiedział, że zamieszka w domu przyjaciela. Rodzina zamordowanej stanowczo się temu sprzeciwia, uważają, że jeśli wyjdzie on na wolność, to z całą pewnością ucieknie. Poza tym ten przyjaciel, u którego miałby się rzekomo zatrzymać Bradley, obecnie jest oskarżony o przestępstwa seksualne, więc raczej u niego nie zamieszka. Co do kaucji, to 14 września tego roku, czyli 2022, odbyła się rozprawa w tej sprawie. I zakończyła się niepomyślnie dla Bradley'a, czyli jego prośba o zwolnienie za kaucją została odrzucona. Z tego co wiadomo, sąd otrzymał bardzo mocne dowody poszlakowe, które są niekorzystne dla oskarżonego. Poza tym istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdyby wyszedł on za kaucją, to moglibyśmy go więcej już nie zobaczyć, gdyż najprawdopodobniej jego planem była ucieczka. Ale to oczywiście nie koniec, ponieważ 26 września odbyła się kolejna rozprawa, no i na tej właśnie rozprawie jego adwokat postanowił odwołać się i prosić ponownie o zwolnienie Bradley'a za kaucją. Tym razem wniosek ponownie został odrzucony i wiadomo, że kolejna rozprawa zaplanowana jest na 19 października i tak prawdopodobnie będzie do skutku, aż osiągną swój cel. I tak naprawdę nie wiadomo, jak to wszystko jeszcze długo potrwa. Prawdopodobnie wszystko będzie ciągnęło się miesiącami. Jeśli dowiem się, jaki jest finał tej sprawy, to dam Wam znać o tym tutaj w zakładce społeczności. Oczywiście, jeśli nadal będę nagrywała odcinki. No ale jeśli tak, to będę chciała, abyście dowiedzieli się, jakie jest zakończenie tej sprawy. Czy Bradley'owi uda się wyjść za kaucją, no i czy później ostatecznie zostanie skazany, czy też zostanie wypuszczony na wolność. A Wy jak uważacie? Czy powinien ponieść karę za swoje czyny? Uważacie, że jest winny? Może ktoś z Was ma inne zdanie na ten temat? Proszę podzielcie się w komentarzach Waszymi odczuciami po wysłuchaniu tej sprawy. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Ten odcinek nie jest długi, ale myślę, że jest bardzo ciekawy i warto było o nim wspomnieć. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.